Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Oto słowo Pańskie. Słowem Pańskim zgładzę nasze grzechy. Miłowani bracia i siostry, Kościół daje nam dziś przypowieść o winnicy, o robotnikach. Pan Jezus, mówiąc tą przypowieść, można powiedzieć, że w niej streścił historię Izraela Starego Testamentu, gdzie winnicą jest właśnie Izrael. Słudzy to arcykapłani, przełożeni i wyznawcy Izraela, tych, których posyłał do pracowników winnicy, to prorocy. No i ten syn właściciela to właśnie sam Pan Jezus, Zbawiciel świata. To obraz człowieka, który pragnie zająć miejsce Boga. Widzimy w tej przypowieści pewien żal i ból Bożego serca, krwawiącego serca, które za wszelką cenę szuka dotarcia do człowieka. Szuka tego człowieka, aby go wyzwolić z tego zła, w które wszedł, które go opanowało, który wydaje mu się, że osiągnie wszystko. Powtarza się ta nieustanna pokusa, w której ulegli pierwsi rodzice, aby być jak Bóg. Pokusa szatańska, że jeśli przekroczycie Boże prawo, wystąpicie przeciwko Bogu, jeśli zerwiecie ten owoc grzechu, to będziecie jak Bóg. Poznacie dobro i zło, będziecie jak Bóg. Wiemy, jak tragiczne było to wypełnienie woli szatana. By było posłuchanie złego. Pierwsze, po co było człowiekowi poznać dobro i zło, a szczególnie poznać zło. Pan Bóg, stwarzając człowieka, umieścił go w miejscu dobra, gdzie nie znał zła. Warunkiem było tylko to, by iść za dobrem, by przylgnąć do dobra, czyli do Boga, który sam jest, On tylko jest dobry. A człowiek jednak uznał, że Pan Bóg coś chce przed nim ukryć. A Pan Bóg rzeczywiście chciał przed człowiekiem ukryć.
Chciał przed człowiekiem ukryć za wszelką cenę zło, doświadczenie zła, śmierci, cierpienia, nieszczęść. To za wszelką cenę chciał ukryć. I to szatan wykorzystał, mówiąc, widzisz, Pan Bóg jest taki, nie jest całkiem taki dobry, bo chce przed tobą coś ukryć. I tak to ciągle działa. Szatan w swojej przebiegłości stwarza nam obrazy jakiegoś raju na ziemi, jakiejś pomyślności pod warunkiem, że oddasz mu pokłon, że będziesz służył szatanowi złemu. Oczywiście są to pozory, bo przez to jeszcze bardziej wchodzisz w zło i bagno i poniżenie i ciągle żyjesz tym łudzeniem, że czyniąc jeszcze więcej zła, dając się jeszcze bardziej prowadzić złemu, tym bardziej osiągniesz sukces. A tak naprawdę pogrążasz się coraz bardziej, aż dochodzisz do tego krytycznego stanu, z którego jeśli ktoś cię nie wyzwoli, nie pomoże, to doprowadzi cię do śmierci. Bo tak naprawdę to jest celem złego. Wszystko niszczyć, prowadzić do zguby, do śmierci, do zagłady. I z tego pragnie nas wyzwolić Pan Bóg, dając nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, nie wyciągnąć nam rękę, On nigdy się do nas nie zniechęci, bo wie, że jesteśmy podatni na tego złego. I to jest ta walka, w której my uczestniczymy. I Pan Jezus, Pan Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie wyciąga do nas nieustannie tą rękę, dając się nawet przybić do krzyża, dając się nawet tak wchodząc, można powiedzieć, w sam środek tego zła, bólu, cierpienia, niezrozumienia tego wszystkiego, co człowiek doświadcza, gdy odwraca się od właśnie Boga, od miłości. Daje nam też pomocę, przecież w tylu świętych, daje nam sakramenty święte, daje nam Najświętszą Marię Pannę, swoją Matkę, aby to była ta, która w naszym życiu i razem z nami miażdży głowę węża szatana. Daje nam niezwykłą pomoc w tej drodze naszego życia, abyśmy umieli też rozumieć różne doświadczenia. Dziś przypominana nam jest postać Józefa egipskiego, tak zwanego egipskiego, bo sprzedany do niewoli i znalazł się w Egipcie przez swoich braci, przez tych, którzy powinni go chronić, powinni właśnie obdarzać go miłością, a jednak też przez szatańską zawiść i zazdrość o miłość ojca, o to, że czuli, że ojciec go wyróżnia jako najbardziej umiłowanego syna. Przez tą zawiść chcieli uczynić zło. Ale i w tym widzimy, że i sam Józef później, będąc już rządcą w Egipcie, odkrywał, że taki był Boży plan. To pokazuje nam, że Pan Bóg z każdej sytuacji, z każdego zła może wyprowadzić jeszcze większe dobro. To jest niezwykłe. Pan Bóg nigdy nie zgadza się na zło, ale pokona to zło jak? Wykorzystując go do jeszcze większego dobra. Także nigdy nie chce zła, nie planuje tego zła, ale jeśli człowiek swojej samowoli, czyli złem wykorzystaniu wolności, pójdzie za tym złem i uczyni to zło, to Pan Bóg nie tyle, że obrazi się, może czasami go skarcić, nie dlatego, żeby człowieka w jakiś sposób, nie wiem, poniżyć czy nakrzyczeć na niego, ale w jakiś sposób wstrząsnąć nim, tak jak dobry ojciec, który czasem musi skarcić swoje dziecko, aby ono zrozumiało, że więcej tak czynić nie wolno, a czynić dlatego nie wolno, żeby siebie nie krzywdzić, żeby siebie nie zatracić, nie zgubić, żeby nie komplikować sobie życia. Tak samo działa Bóg Ojciec, często zsyłając, czy pozwalając, czy kierując nas na drogi różnych trudnych doświadczeń. Pragnie w jakiś sposób nami wstrząsnąć, aby czegoś gorszego nam się nie zdarzyło, czegoś gorszego byśmy nie doświadczyli. Czasami przez te trudne doświadczenia prowadzi nas, abyśmy mogli wyjść z niewoli szatańskiej, abyśmy ocalili duszę naszą,
abyśmy rzeczywiście odkryli tą wartość też krzyża i cierpienia i tych doświadczeń, przez które Pan Bóg jest w stanie okazać jeszcze większe łaski, jeszcze większe dobro. To zawsze niech będzie naszą nadzieją, ufnością, że wszelkie doświadczenia, trudne doświadczenia, nawet te, które człowiek tak perfidnie potrafi wykorzystać, aby człowieka czy poniżyć, czy okazać mu swoją władzę, wyższość, czy też właśnie wyzyskać w niegodziwy sposób poprzez pomnażanie zysków, poprzez interesy, poprzez biznes, że ważniejsze jest dorobienie się, ważniejsza jest właśnie pieniądz, ważniejsza jest sława, ważniejsza, abym to ja coś znaczył niż drugi człowiek. Nawet przez takie doświadczenia, przez trudne doświadczenia, jeśli damy się prowadzić Panu Bogu, jeśli będziemy wierni szczególnie właśnie sumieniu, czyli Bożym prawom, Bożym przykazaniom, temu, co Pan Bóg nam daje, to z Jego pomocą, nawet z tych trudnych, najtrudniejszych doświadczeń, wyprowadzimy jeszcze większe dobro, jeszcze większą łaskę. To jest też nauka krzyża, którym dzisiaj w sposób szczególny jesteśmy zaproszeni do rozważenia. Przez ten niesamowite cierpienie, niewyobrażalne cierpienie, poniżenie samego Boga, o przybicie Go do krzyża, otrzymaliśmy największe łaski. Otrzymaliśmy możliwość zbawienia. Otrzymaliśmy, można powiedzieć, darmowo pakiet zbawienia. Wystarczy tylko wejść, przyjąć ten krzyż i iść za Chrystusem. Być chrześcijaninem wiernym, katolikiem, który dzień w dzień kształtuje swoje serce na podobieństwo serca Jezusowego, by być zbawionym. Nic więcej. Nie musimy już płacić ceny za swój grzech, za odrzucenie Boga, za posłuchanie szatana, bo za to płaci Jezus Chrystus i to w każdej Eucharystii. To jest niezwykła miłość i dar, bezinteresowny dar Boga. Chcielibyśmy z tego mocno korzystać, rozważając dziś mękę Chrystusa, odkrywajmy też, że ta męka nieustannie dokonuje się na Eucharystii. Męka, która nas zbawia, odkupia, która nas wyzwala od każdego zła, od każdego grzechu. Stajemy się w jakiś sposób nowymi ludźmi w każdej Eucharystii, bo powtarza się ta sama historia, to samo misterium zbawcze Jezusa Chrystusa. Chcielibyśmy wechodzić w każdą przeświętą z tą świadomością, że stajemy się nowymi, odkupionymi ludźmi, naprawdę chrześcijaninami, czyli ludźmi Chrystusa, który nas zbawia po to, byśmy też przez swoje życie przykład, przez swoją wytrwałość też ocalili wielu. Amen.